No cześć, ja jestem Letrek i witam was w odcinku SimCity. Postanowiłem taką jakąś miłą, kurde, język mi się plącze, wybaczcie. Małą serię krótką stworzyć, gdyż były pewne aktualizacje, doszło parę nowych rzeczy, więc myślę, że byłoby wam miło to pokazać, tak więc no. SimCity również długo na kanale nie było, no już w końcu kiedyś musiało się skończyć, jest to oczywiste. Natomiast fajnie jest powrócić do tej gry, którą się długo grało, wy ją również lubiliście. I jak widzicie, jestem w nowym regionie, który doszedł z którąś tam aktualizacją niedawno. Całkiem przyjemny, bardzo górzysty i malowniczy, naprawdę wygląda super. Wygląda super, szczególnie podoba mi się to jezioro w środku, które jest takim głównym punktem całego otoczenia. I również ten nasz region, który wybraliśmy, ta nasza działka pod miasto, ma do niego dostęp. Tak więc nasza lokacja jest dość trudna, ale również taka dość oryginalna. Przede wszystkim bardzo mi się podoba to ten taki klif, na którym możemy na przykład postawić jakiś ratusz albo jakiś landmark typu Statua Wolności, albo no cokolwiek, wymyślimy coś. Właśnie chcę to miasto stworzyć, żeby było jakieś całkiem fajne, ale przede wszystkim chodzi mi o nowości, które teraz będziemy sobie odkrywać. Wiem o nich, ale mam nadzieję, że tak rozłożę to na odcinki, żeby ta seria była taka dość zbalansowana i ciekawa. Okej, tworzymy. Jeszcze najpierw może napiję się Pepsi, wybaczcie, ale suszy. Okej, teraz lepiej, więc zrobimy... Utworzymy połączenie, które już niby jest utworzone. To jest nadal taki dziwny, denerwujący błąd, że musimy postawić jakąś drogę. Okej, mamy już drogę. I teraz chcę zobaczyć, jak ten wiatr nam wieje. Ojej, wiatr wieje w tą stronę, na te piękne lasy i wzgórza. I my zaraz to wszystko tak ładnie zanieczyścimy. Jesteśmy po prostu... Super. Okej, tak więc myślę, że ta część... ale to jest ładne, no bez kitu. Tą część miasta bym zostawił pod zabudowę bardziej typowo rekreacyjną. Jakieś domki, jakieś takie fajne układy ulic. Natomiast tutaj, w tym miejscu... po tej stronie, gdzie to wszystko się kończy tym takim stromym wzgórzem, stromą górą, właśnie tutaj bym zlokalizował przemysł. Ale jeszcze chciałbym zobaczyć, są złoża rudy, nie, tu jest węgiel i olej surowy. Dlaczego olej surowy jest w tym miejscu? No, ryle, super. Węgiel jest tutaj. Okej, także myślę, że no, akurat to się jakoś tak pokryje. Jednak myślałem, że będzie to ciut lepiej. Okej, nieważne. Więc najpierw wypadałoby stworzyć jakiś... jakieś osiedle. Tak więc tak. Chciałbym stworzyć coś takiego bardziej, nie wiem, no wiecie... coś bardziej charakterystycznego albo... no cokolwiek, coś czego jeszcze nie było tutaj u mnie, bo ja zawsze robiłem te miasta według jakiegoś swojego schematu, który był całkiem dobry i się sprawdzał, natomiast wypadałoby coś nowego stworzyć, tak mi się wydaje, byłoby miło. Może tutaj w środku po prostu tej jakiejś takiej mini dzielnicy stworzyłbym jakiś ciekawy układ. Albo na przykład, zrobiłbym coś takiego, na przykład tutaj byłby jakiś fajny park, albo sklepy, okej. Okay. I tutaj mógłby być taki wjazd, tak, to będzie super, tylko że chciałbym teraz zrobić regularne, tylko dlaczego tworzę drogą wysokiej gęstości, to jest debilizm. Na tym etapie gry jest to zupełnie niepotrzebne. Okej. I właśnie chciałbym tutaj również zminimalizować korki, aby to wszystko jakoś tak ze sobą w miarę współgrało dobrze. Okej, i w tym miejscu zrobi się coś takiego, taki wjazd, może? Okej, może być. Zawsze to coś ciekawego, wiecie. Miasto wygląda ciekawie z takimi różnymi nietypowymi kształtami.
A przede wszystkim wygląda na starsze, co również jest takim plusem. Chociaż raczej miasta w SimCity nie wyglądają na starsze. Bo to jest jednak taki amerykański styl budowania. I nawet te wszystkie propozycje są dość takie nowoczesne. Okej, ale co ja tutaj wam pieprzę bez sensu? A i właśnie tutaj również ta droga będzie taka falująca. Tak tutaj będzie biegła przy tym zboczu. Dobrze, i tutaj myślę, że już powoli by się można byłoby zakończyć. Zresztą tam jest w tym miejscu jest już znów jakaś pochyłość. Także... A, mam świetny pomysł. Tutaj będzie droga kolejna, taka okalająca to osiedle i później one się złączą gdzieś w tym miejscu i połączą się z jedną z tych alei i później tam poszybują w dół. Tak, to będzie całkiem dobre połączenie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo jednak w tym miejscu będzie mieszkało sporo osób znów. Ale myślałem, że jednak tutaj zwiększyliby troszeczkę te miejsca pod zabudowę. Byłoby to całkiem fajne. No kurczę. Powinni to zrobić jak najszybciej, bo jednak gracze czekają i się niecierpliwią na to. I naprawdę jest się o co czepiać, bo kurczę no. Czas na wodę. Gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Oczywiście tam. I trzeba doprowadzić jakąś małą polną dróżkę. O, nawet tutaj może się ta droga średniej gęstości przemienić w polną i tutaj sobie zejdziemy nią. Kurczę, nawet ta polna sporo kosztuje. Jakim prawem? Okej, i się umieści tutaj pompę wody. Okej, także mamy wodę i teraz jeszcze wypadałoby postawić elektrownię. Elektrownię, wydaje mi się, że wiatrową. Teraz rzeczywiście trzeba się zastanowić, gdzie my możemy ją postawić. No właśnie, gdzie my możemy ją postawić? A jeszcze może bym umieścił przemysł komercyjny. Ja zawsze zapominam o sklepach, a one są bardzo ważne. Dobra. Elektrownia. A wiem jak zrobię. Tutaj może. Tak, tutaj bym stworzył jakąś elektrownię. I w sumie ta elektrownia to jest dość duży budynek i tutaj również moglibyśmy coś zrobić śmiesznego z ulicami, aby to wyglądało ciut lepiej. No, to byłby dobry pomysł. A jeszcze bym się tak zastanawiał się nad tym, czy aby tutaj ta aleja mogłaby jakoś tak ciekawie przeciąć tą strefę przemysłową tak w pół, na przykład gdzieś w tym miejscu, odtąd, tak zacząć iść w poprzek, o tutaj w prawo i dopiero tutaj sobie zjechać ładnie. No. A w tym miejscu myślę, że jakiś wiadukt mógłby się nadać, aby nie zaburzał tutaj tych spokoju tych tutaj mieszkańców, którzy tutaj sobie mieszkają. No, i wiadukt by również nie zabierał miejsca, bo pod wiaduktem również mogłyby być tam jakieś drogi i byłoby to całkiem fajne. Okej, także przyspieszę czas, aby to się wszystko fajnie rozwijało i zobaczymy. Okej, jak widzicie, prąd już tutaj wszystko zasila. Dziwne, że wieża ciśnie nie potrzebuje prądu. No, okej. To tylko gra. A wiecie co? W sumie całkiem fajne byłoby to, gdybym na przykład tutaj zrobił taką autostradę. Ale nie, jednak nie wiadukt. Wiadukt w tym miejscu by mi się nie podobał, ale taką bardziej w ziemi. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale chodzi mi o to, o coś takiego. I tutaj sobie teraz obniżymy tą drogę. O, żeby nie było to tunelem, ale właśnie czymś takim w ziemi. I wtedy nad tym byłyby takie fajne mostki z mniejszych dróg i to by było całkiem spoko. No. Myślę, że właśnie coś takiego bym tutaj stworzył. O, ścieki właśnie. Ścieki również by wypadało umieścić. No gdzieś w tym miejscu może. No okej. Także już mamy odpływ ścieków i kurczę. Może jakąś pożyczkę wypadało się zaciągnąć? Albo nie. Przed tym jak zaciągniemy pożyczkę, to może tak,
Tutaj bym dopasował tą drogę. O, właśnie. Bo to wszystko powinno być ze sobą takie w miarę spójne. Tak właściwie to jest tak mi niekomfortowo teraz to nagrywać. Wiecie, to jest po prostu... No, deszcz pada. Gdy się człowiek od czegoś odzwyczaja, to tak trudno mu przywyknąć ponownie. To jest naprawdę porażające. Myślałem, że tutaj sobie spokojnie usiądę do tego nagrywania. Będę tak wszystko sobie wiedział i wiecie, będę taki wyluzowany. A tutaj naprawdę mnie łapie stres za każdym razem, gdy robię coś nowego. Nie jest to zbyt fajne. Nie jestem z tego dumny. Ale okej, koniec tego, koniec tych wyznań. Dobrze, i teraz może tak? Okej, może być tak. I kolejne. Kolejne skrzyżowanie. Troszeczkę ich tutaj za dużo w tym miejscu, ale w sumie nie jest źle. Okej, i tutaj będzie kolejna jakaś taka w tym miejscu. Robi się pewnie no, taka nieregularna siatka ulic i właśnie to mi się podoba. Gdyż w moich poprzednich miastach była regularna. Co było takie dość, no wiecie, no, znudziło mi się po prostu. A właśnie, i tutaj było, tutaj już mógłby być kolejny wyjazd z tych przedmieść. Właśnie byłoby to połączenie z tą aleją gdzieś w tym miejscu. Jakieś takie fajne, że na przykład tutaj byłby jakiś wiadukt, a tam z drugiej strony zjazd, no myślę, że mogłoby to wyjść całkiem fajnie i coś się tutaj wymyśli w przyszłości. Ale okej, dokończę tą okolicę już, stworzyć. Okej, zrobi się, zrobimy tak, póki co. Okej, czyli tutaj równo niestety nie będzie. Ale to może nawet lepiej, wiecie. Może tutaj jakiś park postawimy w tym miejscu. A właśnie, jak postawi się park, to... Kurczę, trzeba ratusz najpierw. Nie, najpierw to sobie umieszczę jednak więcej tych ludzi. Niech oni się tutaj rozwijają, niech się tutaj budują. A, i tutaj również może być coś ciekawego, na przykład jakiś kort tenisowy, czy w tym stylu. Teraz postaram się dodawać więcej takich parków związanych z rekreacją, sportem, aby dodać do tego miasta troszeczkę życia. Pamiętam, że te moje poprzednie wioski były takie bardziej eleganckie i było w nich właśnie mało takich tego typu obiektów, więc teraz chciałbym to zmienić, aby to jednak było fajniejsze i lepiej wyglądało. Okej, tutaj będzie droga średniej gęstości i właśnie przy niej wypadałoby postawić, tutaj będą jakieś bloki albo jakieś kamienice. Troszeczkę dziwnie tak, no ale trudno. Niestety ta droga, która jest zewnętrzna, musi mieć większą przepustowość, bo tak to działa, że te samochody inaczej nie wyjadą, będą zbyt duże korki. Okej, tutaj można zasadzić jakieś drzewka, albo w ogóle co ja mówię, jakie drzewka, teraz czas, albo nie, wiecie co, mamy spore dochody, więc zaciągnę pożyczki, mogę jeszcze jedną i w końcu stworzę tą aleję, bo wiecie, najpierw trzeba zbudować takie charakterystyczne miejsca, aby później do nich dopasowywać całe otoczenie. Bo tak to na ogół jest. Także ta autostrada... I właśnie nad tą autostradą będzie można jakieś fajne wiadukty zrobić. Takie... No, coś się pomyśli nad tym. Okej, także niech ona sobie tutaj opadnie jakoś. Jak się to będzie ciągnęło? No zobaczymy. Ale N. A może coś takiego, co? Nie, zastanowię się, bo to jest całkiem ważny etap teraz. Wiadukt. Dość wysoki wiadukt. Albo coś w ziemi takiego, tak? No, w sumie wybór mam dość ciężki w tej chwili, ale... Dobra, wiecie co? Zrobię wiadukt. Tak. Tylko na jaką wysokość? Teraz nie wiem, czy... jakie problemy mam. Wiem. Mam problemy i cóż, trudno.
Wiadukt na pewno? A niech będzie. Niech będzie wiadukt. Lubimy wiadukty. Okej, także zbudowaliśmy wiadukt. Teraz mam wątpliwości, czy to na pewno był dobry wybór. Dlaczego taki krzywy on jest? No, okej, nieważne, ale mogło być gorzej zapewne. Mogło być gorzej i... Naprawdę on jest wysoki, czy to jest naturalne? Dobra, najwyżej gdy będzie więcej kasy, to go po prostu zmodyfikuję. Ale to teraz oznacza, że mogę tutaj zrobić, tutaj pod tym, normalne jakieś osiedla. Także miasto nam się będzie tutaj fajnie rozrastało pod tym i właśnie chciałbym, aby miało takie jakieś fajniejsze, nieregularne kształty. Gdyż ostatnio bardzo inspiruję się... miastami południowymi, chociaż otoczenie miast południowych raczej nie jak ma się do takich wzgórz i innych rzeczy, które właśnie się tak objawia poprzez taki lekki nieład, nawet w miastach. Dobra, nieważne. Po co to jest tu? Bez sensu. Nieładne, nieładne, nieładne. Tutaj może być po prostu tak. I w tym miejscu mogłoby to jakoś tak zaokrąglić śmiesznie. O, może być tak. Okej, także niech się to moje osiedle jakoś tam rozwija i jak najlepiej może. I myślę, że póki co je tutaj zostawię i pomyślę nad tym, gdzie by umieścić... A, właśnie tutaj mógłbym coś umieścić ciekawego. Przede wszystkim zaraz się zaczną domagać... nie, no to jednak ratusz byłby dobrym pomysłem, wiecie? Ratusz byłby naprawdę dobrym pomysłem i już wiem, gdzie go postawię. Tutaj jedna droga, tutaj druga droga, fajnie, okej. Okay. I właśnie przy niej będzie ratusz. Tutaj również gdzieś będzie... Okej. Okay. Właśnie. To będzie dobre miejsce pod tym względem, że tutaj chciałbym, aby było tak zielono i fajnie. I gdyby stąd, właśnie w obrębie tych dwóch dróg, czy tam trzech, właśnie zrobić jakieś takie obiekty administracji publicznej i tutaj na przykład by się ciągnęła ta główniejsza droga i byłaby ona tutaj, prowadziłaby ona na to wzgórze i tam na tym wzgórzu byłaby jakaś fajna atrakcja. Taki główny punkt całego miasta. Tak będzie dobrze. Więc ratusz niech zostanie umieszczony w tym miejscu. I również uniwersytet się tutaj zmieści, tak mi się wydaje. Gdzieś tak w przeszłości. Więc mamy ratusz. Czego krzywo postawiłem? Nie, jest w miarę ok. Okej. Jej, ciężka praca się opłaca, miasto zostało zbudowane, możemy je nazwać. Jak możemy je nazwać? Dobrze, nie będziemy jego nazywać. Te Carson Shores jest takie po prostu takie moje, że... A tak na serio to nigdy nie wymyśliłbym lepszej nazwy dla miasta. Okej, także jest ratusz i co teraz, co teraz, co teraz? Teraz mógłbym już zacząć się... A może kościół bym ich postawił? Właśnie są nowe świątynie, znaczy są świątynie. Co jest takie dość dyskusyjne, jeżeli chodzi o mnie, bo ja jednak tak jakoś niezbyt jestem... niezbyt popieram to, aby do gry wprowadzać... Co to je tutaj przeleciało dziwnego? Okej, nieważne, sterowiec. Mam dość taki jestem sceptykiem pod tym względem, aby wprowadzać do gry takie nowości, takie udogodnienia typu właśnie kościoły czy inne rzeczy. Jednak to jest dyskusyjne, tak? To jest sprawa już przekonania każdego z nas, no ale wprowadzono. Jest tutaj zwykły kościół, dom kultu, meczet, jakaś tam świątynia, taka bardziej chyba bezosobowa. Bo to chyba nie jest żadne katolickie czy coś, ale jakieś takie... Jacyś tam poganie chodzą zapewne i... Bo to raczej kościół nie jest. Jest również świątynia buddyzmu, tak? I wydaje mi się właśnie, że w moim mieście chciałbym, żeby panował taki buddyzm. Wiecie, żeby ludzie byli tacy przyjaźni, wychillowani. Buddyzm i wychillowanie, no wiecie. Dobrze, więc postawię tą świątynię.
Także znów pytanie, gdzie? Aż muzyka ucichła. Może tak. Zburzę tą drogę i... Tak, i postawię tą świątynię gdzieś w tym miejscu. Okej, także jest świątynia. Znaczy jeszcze, zaraz, jeszcze sobie ustawię jej kierunek, bo... Albo nie. Nie będę może burzył tutaj tej harmonii. O, zrobi się tak. Dobrze, jest świątynia w tym miejscu. Sobie jakoś góruje nad miastem. Jak widzicie, każdy jest o wiele bardziej szczęśliwszy, gdy ma w co wierzyć. Także tak, jest świątynia i póki co... To jest właśnie jedna z nowości, jak widzicie. Co nam to daje? Tak naprawdę nic, ale tam podobno są szczęśliwsi wszyscy, tak. No, mapa szczęścia, jak widzicie. Każdy jest jakoś, jako tak usatysfakcjonowany z życia w mieście. Tak w ogóle, to jaki jest popyt teraz? Okej, czyli trzeba im jakiś park znów tutaj sprawić. Właśnie myślę, że tutaj przed tą świątynią wypadałoby postawić coś fajnego. Jakiś parczek. Taki bardziej ładniejszy. Także o ten, niech będzie. Okej, także jest park i myślę, że tutaj obok już zaczną się budować jakieś fajne wille. No, tak, domyśliłem się jej. No myślę, że to miasto naprawdę ma szansę w przyszłości wyglądać całkiem przyzwoicie. Szczególnie jak się ogarnie tutaj to miejsce. A i tutaj koło ratusza również mógłbym... Wiecie co, muszę się upewnić, że to będzie idealnie na tej samej wysokości. Okej. Pięknie. W sumie to może zostać takie połączenie, nie? Niech będzie. Niech będzie, dobra. Okej. A i tutaj dużo drzew powinno się znajdować, aby tak jakby odizolować troszeczkę takie, wiecie, spokojne, fajne miejsce. Od takiej ruchliwej drogi, która tutaj zaraz powstanie. Drzewka. Jej, więcej drzewek. Wiecie, jak ja lubię drzewka, prawda? Już każdy prawie zapomniał. Ale Detrak nie zapomina o takich rzeczach. Okej. Spoko, także... A, i szpital. Klinika. Dobra, klinikę gdzieś umieścimy w tym miejscu. O, może tutaj. Okej, niech będzie w tym miejscu klinika, bardzo fajnie. Wszystko super, każdy się teraz będzie leczył. Albo i nie. Tak więc... A, i jeszcze z takich miejsc... Wow, naprawdę teraz każdy się tutaj zaczął budować. Czy to jest dobre? Nie, również zaczął wzrastać popyt na tych biedniejszych. No jak widzicie, tutaj prawie sami bogacze. Bogacze, średnia klasa się wybudowała. No dobra. Gospodarstwo fagotów. Ryle. Jej. Nie no, super. Ta gra jest genialna, jeżeli naprawdę to poczucie humoru jest zapewne celowe, ale... Nie no... Jest moc. Także żegnajcie i mam nadzieję, że wam się spodobało. Cześć.